Cześć, mam na imię Antoni, jestem studentem zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od około 10 lat jeżdżę na deskorolce. Najbardziej cenię w niej to, że są takie momenty podczas jazdy na deskorolce, że twój strach próbuje cię zatrzymać. I to są momenty, w których decydujesz, czy ulegniesz mu, czy pójdziesz dalej i urośniesz. Ja zawsze chciałem występować na scenie, natomiast też zawsze czułem przed tym ogromny lęk. To, czego nauczyła mnie deskorolka, to to, że w takich momentach nie należy się poddawać, tylko właśnie zrobić to, co do ciebie należy. I dlatego, kiedy zacząłem studia, postanowiłem założyć koło naukowe, które pozwoliłoby mi rozwijać się jako coach, jako trener i jako mówca. I to uczucie, które mam na scenie, jest dokładnie tym, które czuję podczas jazdy na deskorolce. To jest stan, w którym nic innego się nie liczy, tylko robię dokładnie to, co chciałbym robić.